przy okazji innej konferencji. I jak myśleliśmy o tym, jak zorganizować ten track dzisiejszy dla tak naprawdę ludzi, którzy mają rolę lidera bądź test menadżera w swojej organizacji, bądź chcieliby nim zostać, to pomyśleliśmy od razu też między innymi o Monice, która po pierwsze ma bardzo duże doświadczenie, po drugie mieliśmy nie zapowiadać, że jest z Warszawy, ale że współorganizuje tam jeden z meetupów. I tak naprawdę podzieli się dzisiaj z nami takimi najczęstszymi problemami, z jakimi się spotykamy. I o tym dużo dyskutowaliśmy przed tą prezentacją. Więc zachęćmy Monikę. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo wszystkich serdecznie. Jak już Marta wspomniała, jestem Monika z Warszawy, więc witajcie. Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj razem na TES Vares. Przyznam, że to jest jedna z moich ulubionych konferencji. I bardzo się cieszę, że mamy dzięki Marcie i Łukaszowi po raz pierwszy od tylu lat ścieżkę leadership. I Tomek też oczywiście, bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. A to dlatego, że jakiś czas temu wpadłam w taką dziurę trochę i wydawało mi się, że test management w ogóle umarł. Ale tu na szczęście z pomocą przyszedł mój kolega i wytłumaczył mi, pokazał na przykładach i bardzo mu za to dziękuję, że on tak naprawdę nie umarł, ten test management, tylko ewoluował. Nie jest takim sztywnym, hierarchicznym test managementem, jak był kiedyś, takiego, jaką mnie uczono, tylko znacznie ewoluował, więc ta potrzeba wręcz wzrasta i bardzo mu za to dziękuję. Kilka słów może o mnie, żebyście wiedzieli, kim jest ta kobieta, która tutaj stoi i będzie się przed wami produkowała. Dzień dobry, witamy spóźnionych. Jestem testerem oprogramowania, test managerem, QA managerem, czasem też list managerem. Staram się łączyć te wszystkie role w jedno w mojej codziennej pracy. Jestem też jednym z współorganizatorów Warszawka, meetup w Warszawie, o którym mówimy, o testowaniu oprogramowania i nie tylko. I bardzo serdecznie Was zapraszam. No dobra, i teraz jeżeli chodzi o samego test managera. Tak jak Wam wspomniałam, on się ewoluował, tak? Więc ten test manager, taki mój z tej prezentacji, chciałam Wam najpierw wytłumaczyć, kim on jest. Dla mnie to jest osoba, rola, która łączy ze sobą dwa bieguny. Pierwszy biegun taki testowy, czyli był i jest nadal specjalistą z zakresu testowania oprogramowania, można powiedzieć, a nawet wybiega dalej, tak? Więc to jest taki fachowiec, tak? Turbofachowiec i jest też menadżer, czyli ktoś, kto piastuje, że tak powiem, urząd kierowniczy, jest menadżerem, więc zarządza. Zarządza procesami, projektami, czasem wybiega poza to testowanie oprogramowania i wchodzi w różne inne działki i dobrze. Czasem, też się tak zdarza, prowadzi zespół, mniejszy, większy, więc zarządza. Jak to jest z tym test menadżerem? I pierwszym takim problemem, moim zdaniem, możecie się ze mną zgodzić albo nie, ale to jest taka myśl, która zostaje w mojej głowie i którą żyję, że ludzie tak naprawdę przychodzą do organizacji, do firmy. Przychodzą, ponieważ wybierają daną firmę, ponieważ ma fajne projekty, ponieważ lokalizacyjnie jest super, bo mają fajne biuro, bo w czwartki mają, nie wiem, darmowe owoce, bo mają lunch za darmo, bo mają kartę multisportu, bo mają rozwojowe projekty, bo są wyzwania, bo są świetna atmosfera, no właśnie, i dlatego wybierają firmę i przychodzą do nas i się zatrudniają właśnie do firmy, ale odchodzą przez przez szefa, tak? Przez szefa rozumianego takiego jako przełożony, bliższy bądź też dalszy, a dlatego, że w ogóle ludzie to są istoty społeczne, więc generalnie formalnie i nieformalnie tworzymy sobie grupy społeczne i żyjemy sobie w tych grupach, zarówno w życiu takim prywatnym, jak i zawodowym. Więc jeżeli dołączymy do takiej grupy, którą jest nasza organizacja, firma, zespół, to jest grupa ludzi i natrafimy tam na kogoś, na kogo idee w ogóle nie sprawdzają, nie są naszymi ideami, to po prostu wychodzimy z tej grupy, więc opuszczamy naszą pracę. A kto wyznacza ideę? No właśnie, z tymi wyznaczaniem idei jest tak, że jeżeli chodzi o test menadżera, to głównym takim problemem jest też to, że jeżeli jesteście test menadżerami,
Nie będę wam zadawała tych pytań, bo sama nie lubię podnoszenia tych rąk, więc może liczę na to, że skoro przyszliście tutaj, to część z was myśli o tym, że była albo jest, albo myśli o tym, żeby być test menadżerem, albo obracać się w tym obszarze i bardzo dobrze. Więc jeżeli chodzi o taką ten test management, bardzo mi tu przeszkadzają. Wchodzą, wychodzą. No tak, więc jeżeli chodzi o taki problem, to że jeżeli piastujemy stanowisko test menadżera, to od razu myślimy, że jesteśmy liderem, tak, przywódcą naszego zespołu, a to do końca tak nie jest, ponieważ jesteśmy tylko tym bossem, tak, czyli jesteśmy, nadano nam stanowisko, mamy pewną formalną władzę, którą piastujemy, możemy oczywiście wyznaczać zadania, mamy pewne odpowiedzialności, możemy cedować sobie pracę, możemy forwardować sobie maile, generalnie jesteśmy test managerem, ale nie jesteśmy, nie można postawić tutaj znaku równa się, nie jesteśmy liderem. Liderem, takim przywódcą tak naprawdę nie jest się, nie zostaje się, tylko wyznacza grupa danego lidera, więc to jest ktoś, kto wywiera wpływ na daną grupę, kto ją ciągnie, pokazuje ścieżkę, którą idziemy, pokazuje ideę i to ciągnie tą grupę za sobą, tak? I oni za nim idą, wywiera na nich wpływ. Z racji tego, że już trochę pracuję jako tester oprogramowania i pamiętam kilkanaście lat temu, jak zaczynałam swoją pracę, to można powiedzieć, że w IT pracowali pracownicy biurowi tak zwani, tak? Więc generalnie zadania, które otrzymywałam ja i inni, to były proste zadania do wykonania od A do Z. Można powiedzieć, że z czasem one przyjmowały taką algorytmiczną formę, a awans zawsze należał się za posłuszeństwo, czyli za dobrze wykonaną pracę, za ilościowo i jakościowo. Na tym polegał awans. Dzisiaj jest bardzo się to zmieniło. Zmieniły się czasy, zmieniły się potrzeby, zmieniły się ludzie, organizacje. Jak wiemy, wszyscy pchniemy, dbamy o nowe technologie, firmy chcą się rozwijać, wyprzedzać rynki i to jest całkiem naturalne. I oni potrzebują ludzi, tak? Potrzebują specjalistów, mądrych głów, które pociągną te idee, tak? Pociągną ich do celu, dadzą im sukces i dlatego dzisiaj nie mamy pracowników biurowych, tylko mamy pracowników, tak zwanych pracowników wiedzy. I to są ludzie, również jesteśmy my nimi, którzy potrzebujemy swobody, więc już nie pracujemy od 8 do 16, potrzebujemy swobody, potrzebujemy odpowiedniego środowiska pracy, atmosfery, potrzebujemy pracy zdalnej, to nam daje kreatywność. Jesteśmy, można powiedzieć, trochę tacy frywolni w tym wszystkim, ale mamy do tego uzasadnienie. Czy jest to dobre, czy nie, to już inna sprawa. I ta wolność właśnie wynika też z takiej wielkiej afirmacji, tak jak teraz widzicie Agile, tak? Dla mnie to taki trochę ruch hipsterski, ale to już też na inne czasy. I taka afirmacja organizacji turkusowych. I dlatego żyjemy w tym i ci ludzie, w ogóle my wszyscy, pracownicy wiedzy, potrzebujemy takich liderów, nie potrzebujemy menadżerów, takich bossów, którzy nam będą kazać, tylko potrzebujemy liderów, którzy nam będą nas ciągnąć. Potrzebujemy ich bardziej niż ci pracownicy biurowi, którzy byli kilkanaście lat temu. Ci pracownicy wiedzy, my potrzebujemy kogoś, kto nas po prostu powiedzie do przodu, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc jeżeli macie w swoim zespole, zatrudniacie nową osobę, to musicie wiedzieć, że ona stanie przed wami i w duchu sobie pomyśli, okej, fajnie, jesteś moim przełożonym, super, akceptuję to, ale teraz powiedz mi ty, kim ty jesteś i tak naprawdę jakie są twoje kompetencje, jaka jest twoja wiedza, ale teraz, nie kilkanaście, kilka lat temu, kiedy byłeś też takim świetnym specjalistą jak ja teraz, tylko i sobie teraz siedzisz, odcinasz kupony, masz świetną, ciepłą posadkę, tylko tak naprawdę kim jesteś teraz i jakie jest twoje zaangażowanie. Pokaż mi, co robisz teraz i czego ja mogę się od ciebie nauczyć. To jest taki test manager, który tak naprawdę zostaje liderem. Więc lekcja numer jeden dzisiaj ode mnie, nigdy nie stawiajcie znaku równa się, ponieważ to, że piastujecie taką rolę, jesteście menadżerami, lidami, koordynatorami, jakkolwiek by to nazwać, nie oznacza, że jesteście przywódcą danej grupy, nie jesteście przywódcą w zespole. Na to nim się nawet nie jest, nim się nie zostaje właśnie, to wybiera grupa, ale jeżeli zostaniecie wybrani, jeżeli na to w pewnym sensie zasłużycie, to naprawdę, że tak powiem, nagroda jest zacna, bo jak wiecie, taki
dobrze lidowany zespół może wejść na maksimum efektywności przy tak naprawdę bardzo niskiej eksploatacji i idzie za tym liderem, mimo że czasem nie zgadza się z jego ideami, więc w ten sposób. Mapa działań. Kolejny temat to jest taki, mam nadzieję, że w teorii i w praktyce to również tak działa, że na początku każdego projektu, jaki zaczynamy, na początku w ogóle pracy, jak przystępujemy do niej, współtworzymy albo nawet sami tworzymy, wychodzimy z inicjatywą, wielką roadmapę projektu, wielki plan, zwykle on jest bardzo wysokopoziomowy i zawiera główny cel, który zwykle jest sprzężony oczywiście z celami biznesowymi firmy, z wizją firmy i zawiera cele pośrednie i to jest super. Zwykle powstaje na początku i tak trwa do końca i nie zawsze się zmienia, ale to już później. No i mamy test menadżera. Jeżeli jesteśmy test menadżerem, to musimy przybliżyć sobie tą roadmapę i każdy jej kawałek i utworzyć swój poziom takiej mapy, taki zoom, tak? I nie tylko wystarczy, że wyznaczymy jedną główną ścieżkę, tylko bardzo ważne jest, że wyznaczamy również alternatywy. Dzięki temu nakreślamy całą pracę swojemu zespołowi, ludziom zespołu, tak? To jest bardzo ważne, bo oni co robią? Robią kolejny zoom, czyli biorą swój puzzle, który otrzymali i zoomują swoją pracę i również wyznaczają swoją ścieżkę. I na tym to z grubsza polega. No i na czym polega nasz problem tak naprawdę? Problem polega na tym, że my nigdy tego nie aktualizujemy. Aktualizujemy to bardzo, bardzo rzadko. A prawda jest taka, że jedyną stałą rzeczą w projekcie są po prostu zmiany. O zmianach już dzisiaj usłyszałam na co najmniej dwóch prelekcjach i bardzo dobrze, że o tym usłyszałam, bo warto o tym mówić, żeby reagować na zmiany, żeby je adoptować, tak? Bo jeżeli my nie zmienimy swojej mapy jako test manager, nie powiemy, że coś się zmieniło, to nasz zespół nie będzie o tym wiedział. Ktoś może powiedzieć, no okej, ale przecież biorą udział w daily, w planningach, w retro, tak? Przecież mają wszystkie te informacje, mają kontakt z product ownerem, przecież oni wszystko wiedzą. No i nie jest to prawdą, bo wy jako menadżerowie bierzecie udział w też bardzo wielu innych spotkaniach, do których oni nie mają dostępu. To są spotkania może komitet sterujący, może big room planning, może jest to po prostu spotkanie managementu. Nie wiecie o wielu, wielu rzeczach, a może nieformalne spotkanie po prostu przy kawie z kimś. I te rzeczy, jeżeli nie przeniesiecie ich na swoją strategię, jeżeli nie przeniesiecie na swój zespół, to oni w końcu nie będą wiedzieli, dokąd mają dążyć, tak? A niektóre priorytety nie są oczywiste i nie zawsze wynikają z tego, co klient chce. Czasem zmienia się strategia firmy, po prostu. Wizja firmy, cięcie kosztów, zmiana strategii i ona również ma wpływ na naszą pracę. Więc lekcja numer dwa ode mnie, test menadżer na pewno planuje. Planuje zmiany i później zmienia, wciąż zmienia, bo tak naprawdę misternie przygotowany plan jest aktualny tylko, żeby nie skłamać, chyba kilka dni po jego publikacji, tak? I nie muszą być to zmiany podane formalnie na kartce, w bazie wiedzy, Jira, Confluence, cokolwiek. To mogą być zmiany przekazane po prostu nieformalnie. I pamiętajmy, że nie ma rzeczy oczywistych. Coś, co dla nas jest oczywiste, proste, zupełnie standardowe, nie jest dla zespołu, bo oni mają swoje myślenie, swoje cele i swoje zadania, więc informujcie ich o wszystkim. Feedback. Feedback to jest z kolei taki temat, który można by było napisać, naprawdę wiele napisać i chyba dużo ludzi się z tym tematem boryka i nie tylko w IT. Każdy z nas potrzebuje feedbacku. A dlaczego? Bo ono buduje, tak naprawdę uczy nas, tak? Uczymy się, nie od dziś wiemy, że uczymy się przede wszystkim na błędach, tak? Natomiast jeżeli chodzi o feedback, taki, który jest pomiędzy test menadżerem a pracownikiem, to jest on tyle ważny, że ten feedback buduje relacje zaufania. Jeżeli my dajemy, przykład idzie z góry i to my damy przykład, że należy działać informacją zwrotną na naszych pracowników, to wtedy oni wyjdą z tym do nas i
wielu wielu menadżerów boryka się z tym, że nie dostają informacji zwrotnej ani od zespołu, bo jest ściana, bo jest lęk przed urażeniem, a to mój szef, a może nie wypada, a może mnie zwolni, a może źle będzie na mnie patrzył. Taki lęk przed takim brakiem akceptacji. Natomiast jeżeli wyjdziemy z pozytywną krytyką i pozytywnym feedbackiem, to na pewno zbudujemy zaufanie i to do tego stopnia, że pracownicy sami przyjdą do Was i będą mówić o swoich błędach, o swoich potknięciach, bo nie będą się bali, bo będą wiedzieli, że jest to normalne. Słucham? Pozytywny feedback, dobrze, to może za chwilkę powiem, bo będę mówiła o konstruktywnej krytyce, więc to jest, będzie to. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, więc jakie mamy najczęstsze błędy, takie moim zdaniem, jeżeli chodzi o informację zwrotną, którą kierujemy do naszych pracowników? To jest przede wszystkim chwalimy, fajnie, że lubimy chwalić, to jest dobre. Natomiast czasem jest to po prostu pochwała, dobra robota, poklepanie po ramieniu, ale to potrzeba jakiegoś uzasadnienia. Wystarczy naprawdę podać konkret, za co, co jest tą dobrą robotą, żeby pochwalić. I bardzo rzadko, albo nawet czasem w ogóle, nie krytykujemy. A to przecież buduje nasz zespół, tak? Jeżeli mamy osoby, które popełniają jakieś błędy, mają potknięcie, jeżeli im o tym nie powiemy, no to nasz zespół będzie słaby, tak? Bo wiadomo jest, że siła zespołu zależy od najsłabszej tak naprawdę jednostki, więc nie możemy pozwolić na popełnianie tych błędów albo trzymanie ich w sobie. Co jest bardzo ważne, nie porównujmy. Często się zdarza, że porównujemy, nie daj Bóg, osoby, to już w ogóle nie można oceniać osoby, ale nie porównujmy zachowań, tak? Wiem, że patrzymy na swój zespół i nieważne, czy on jest dwuosobowy, czy cztero, czy trzydziestoosobowy, nie porównujmy. Nigdy nie mówmy, nie komunikujmy w tym, że ktoś inny robi w ten sposób. I zobacz, to jest wzorzec. Wyznaczmy wzorzec przykładem, a nie porównaniem. Nigdy nie rozmawiajmy w emocjach i to jest ważne. Ja wiem, że jest trudne, bardzo trudne, bo jest tak, że jak ktoś się zdenerwuje, no to po prostu aż kipi. Ale nawet jak dostaniecie maila, tak zwanego paszkwila, to po prostu wyjdźcie sobie na chwilę, pooddychajcie, wróćcie, napiszcie maila, wykasujcie go, pierwszego skasujcie i dopiero drugiego napiszcie merytorycznego, bez emocji, na zimno, tak? Zwykle to kobiety tak reagują emocjonalnie, chociaż mężczyznom też się zdarza, nie? Więc bez emocji, bez zbytniej euforii, wtedy wyciągniecie klucz całej rozmowy. Brak komunikacji bezpośredniej. Menadżerowie mają to do siebie, że szkoda im, to też będę o tym jeszcze mówiła, szkoda im takiego czasu na taką rozmowę face to face, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, więc naprawdę przyjść do kogoś i porozmawiać, czy jest to pochwała, czy jest to właśnie krytyka, porozmawiać w cztery oczy. Naprawdę wielki szacunek do rozmówcy, więc to jest bardzo ważne. Używajmy konkretów, tak? Też ty pewnie nie lubisz nie, bo nie, tak? Dlaczego? Mamo, mogę wyjść na dwór? Nie. Dlaczego? Bo nie, bo pogoda brzydka. Nie używajcie takich uzasadnień. Naprawdę może nie jest to trudne, żeby podać konkret z uzasadnieniem. Nawet jeżeli jest to dobra informacja, to też warto ją uzasadnić. Jeżeli przenosicie kogoś do innego projektu, słuchaj, musimy cię przenieść, tak? Przenoszę cię do innego projektu, ponieważ na przykład twoje kompetencje bardziej będą pasować do tamtego projektu, więc w ten sposób. Nie bazujmy, proszę, na plotkach i wszelkich zasłyszeniach. Jeżeli macie swój zespół, pracujecie w zespole, to nieraz pewnie słyszeliście, tak? No ja na przykład nieraz słyszałam, że ktoś przychodzi, Monika, słuchaj, bo ta osoba to jest taka i taka, a ta w ogóle bardzo wolno realizuje zadania, a ta tyle błędów przepuściła, a ten Makiewski w ogóle frontem do klienta, zrób coś z tym. Nie bazujcie na tym, bo to są tylko odczucia innych osób. To wy musicie zadbać o swój zespół, swoją grupę, więc sprawdźcie to, przyjrzyjcie się, porozmawiajcie z drugą stroną. Być może rzeczywiście ta plotka ma uzasadnienie, jest prawdą, ale zawsze sprawdzajcie. I nie używajcie komunikacji
w pierwszej osobie, na takiej zasadzie spóźniłeś się, jesteś niezorganizowany, w ogóle bez sensu, bardzo wolno pracujesz. Lepiej, jeżeli powiecie to w ten sposób, na przykład zauważyłem, że spóźniasz się na spotkania, trochę lekceważąco dla mnie, dla zespołu, a być może ta osoba ma coś ważnego rano, tak? Może odprowadza dzieci do przedszkola i dlatego wystarczyło przesunięcie tego spotkania o 15 minut, a wstydziła się o tym powiedzieć, więc to ważne. I nie narzucajcie im swojego rozwiązania. Jeżeli krytykujecie i dochodzicie do wniosku, że jest to jakiś błąd, no to pozwólcie tej osobie, bo jesteśmy specjalistami i każdy z nas wie, jakie błędy popełnia. Mniej więcej, nie wierzę, że ktoś popełnia błędy i o nich nie wie. Czasem może je lekceważy, czasem nie radzi sobie z nimi, ale na pewno wie o nich, ma ich świadomość, więc oni doskonale o tym wiedzą. Więc wystarczy, nie narzucajmy z własnego rozwiązania, bo może oni już tego próbowali, tak? Może to jest, to już przeszli. No i nie krytykujemy publicznie. To wiadomo, tak? Chyba nikt nie lubi być ochrzaniany, tak? Przy wszystkich, tak? To jest całkiem normalnie. To się tyczy i nas, dzieci, generalnie wszystkich jako ludzi, tak? Nie robimy tego publicznie. To przykra sprawa. I bardzo ważne, nie rozdrapujemy ran. Jeżeli ktoś popełnił błąd, okej. Rozmowa fajna, konstruktywna, później jest poprawa, weryfikacja i zapominamy. Nie wracamy do tego. To całkiem normalna sprawa. Wam też się to mogło zdarzyć. Kiedyś ktoś mi powiedział, jak sobie myślałam o tej konstruktywnej krytyce, że konstruktywna krytyka to taka trochę zgniła kanapka w fajnym opakowaniu, ale to nie jest tak do końca, bo wiecie co, próbowałam to na własnej skórze i jest tak, że jeżeli powiecie komuś coś złego, negatywny komunikat i nagle coś fajnego albo z żartem, to i tak zapamięta ten negatywny od was komunikat. Lepiej to ubrać w taki, ja wiem, że tutaj trochę pachnie taką psychologią, ale nie miałam pomysłu, jak to wam fajniej, szybko i w miarę zwięźle przekazać taką konstruktywną krytykę. Najważniejsze są pozytywne intencje, więc szanujmy się, komunikacja w cztery oczy. Jeżeli krytyka, to tylko na osobności, jeżeli chwalimy, to wszystkich. Konkrety, czyli generalnie nie bazujemy na plotkach, komunikacja w drugiej osobie, mówimy z uzasadnieniem, z szacunkiem, bez emocji. No i przede wszystkim potwierdzamy rozwiązanie, ponieważ musimy zapewnić, aby te obie strony dokładnie tak samo rozumiały ten problem, dokładnie razem nad nim pracowały, bo błąd mojego pracownika w zespole jest też moim błędem, jest też moim problemem, bo to moje niedociągnięcie, mojego zespołu, więc wspólnie musimy nad tym popracować. No i lekcja numer 3. Ode mnie test menadżer słucha, informuje, koryguje i informuje do bólu. Więc informujcie ten feedback, żeby żył w was przez cały czas, bo jest bardzo, bardzo ważny i buduje przede wszystkim zaufanie w tych relacjach. Moje miejsce. Jeżeli chodzi o takie miejsce test menadżera, że tak powiem, w tej grupie, w pracy, w zespole, w projektach, jakkolwiek by to nazwać. Ja tutaj wyróżniam takie dwa grzechy. To są trochę skrajności, ale jeżeli się znajdujecie w którejś z nich, no to możemy o tym pogadać i warto jest zejść do środka. Więc pierwszą taką skrajnością jest niedostępność, tak? To jest test menadżer, ja go widzę tak, który wpada do biura, mówi wszystkim cześć, bierze kawę w jedną rękę, laptopa w drugą i idzie na spotkanie jedno, drugie, trzecie i wraca później. A później jak wraca, to się ukrywa za monitorem albo w salce, albo wstukuje sobie w kalendarz jakieś fejkowe spotkanie na godzinę, żeby tylko mieć czas, żeby popracować nad zadaniami, których przecież nie miał czasu zrealizować. A gdzie zespół? Nie ma czasu podpisać wniosku urlopowego, nie ma czasu porozmawiać, wszystko mu trzeba wysłać mailem albo w jakimś komunikatorze, nie ma kontaktu, siedzi sobie w szklanym akwarium i nie ma kontaktu. Dlaczego? Wydaje mi się, że to nie wynika z
z takiej niechęci do zespołu, tylko tego, że się zapętlił gdzieś, tak? Zapętlił się w tych swoich zadaniach. I tak jest, ja wiem, ja też mam powypełniany kalendarz, mu pęka w szwach, ale nie wierzę, że nikt z was nie znajdzie 10-15 minut na rozmowę. I to nie musi być rozmowa taka, żeby, nie wiem, zawsze wychodzić na obiad z zespołem, zawsze wychodzić na kawę, bo może mać taki inny charakter. Ja jestem introwertykiem, więc mi też sprawia ból rozmawianie o pogodzie albo, nie wiem, o tym, o meczu ostatnim. No po prostu sprawia mi ból, tak? Ale znajdźcie swoją przestrzeń i dopasujcie do osobowości, które macie w zespole. Czasem bardzo fajnie jest pogadać po prostu o książce, o której ostatnio przeczytaliście, albo o polityce, albo o religii, o czymkolwiek, tak? Można wyjść na kawę, można wyjść na ten obiad. Każdy musi dopasować swoje narzędzia do własnego temperamentu i zespołu. No i teraz mamy taką drugą skrajność, to jest dla mnie zarządzanie w skali mikro. To Jobsa to pewnie słyszeliście, nieraz widzieliście. Generalnie chodzi o to, że zatrudniamy po to mądrych ludzi, żeby to oni wykonywali swoją pracę, więc po co w ogóle jeszcze w nią ingerować? Więc jeżeli test menadżer zarządza w skali mikro i pokazuje im palcem, co i jak mają robić, to nijak się ma do ich pracy, tak? To oni są specjalistami, to on się powinien od nich uczyć, tak? Więc nie wchodźmy z butami w ich życie, nie zmuszajmy ich. Pamiętam taki wpis, pewnie mam nadzieję, że kojarzycie, na Facebooku, na grupie testowania oprogramowania, gdzie jeden z testerów napisał, że go zmuszają, żeby chodził na te imprezy wszystkie, jakieś jeszcze przebierane. No tragedia, mnie jakby ktoś zmusił, to też nie byłabym zadowolona, tak? Albo na integrację, bo trzeba, jeszcze w godzinach pracy, a może teraz pójdziemy na jakiś... No, Paweł Noga mówił o retro zespołu. Ja retro zespołu naprawdę bardzo, bardzo się boję, bo dla mnie to też jest wymuszone. Ale to wszystko zależy od specyfiki, tak, ludzi. Niektórzy wolą powoli, sobie na spokojnie wejść w tą grupę i dać jej bardziej swoje umiejętności, realizację zadań, niż po prostu rozmawiać, a inni potrzebują rozmawiać non-stop o paznokciach, o pogodzie, o piłce nożnej, o polityce i to jest całkiem, całkiem normalne. Chodzi o to, żeby znaleźć złoty środek i pomiędzy tą niedostępnością, a przepraszam, zarządzaniem w skali mikro. Więc lekcja numer 4. Test menadżer jest częścią zespołu, wspiera go i przede wszystkim nie gra z nimi na boisku. Test menadżer to taki trener drużyny piłkarskiej, który nigdy nie wchodzi w to boisko. Więc nie uprawiamy mikromanagementu, nie wchodzimy, nie mówimy im, jak mają kopać, nie mówimy, jak mają grać, bo oni doskonale to wiedzą. My kiedyś to potrafiliśmy, ok, ale teraz jesteśmy starzy i niedołężni, niestety nie dajemy im rady kopać. Oni to robią dobrze. Nie wchodzimy im w paradę, ale też nie siedzimy na ławce rezerwowych z zamkniętymi oczami, nie jesteśmy niedostępni, tylko wspieramy ich, motywujemy, usuwamy przeszkody, kopiemy w kostkę, kiedy trzeba, wspieramy, usuwamy przeszkody, no i generalnie wjedziemy do celu, tak? No i ostatni taki temat, który chciałam z wami poruszyć, dla mnie chyba taki najważniejszy. Dam tu odwagę i rutynę, ale odwaga nie jest problemem, natomiast błędem takim test menadżera bardziej widzę jako przeciwność odwagi, ale za bardzo nie wiedziałam, jak to ubrać słowa, dlatego napisałam odwaga. Dla mnie to są dwie rzeczy. Pierwsze przeciwieństwo odwagi to jest taki brak przyznania się do błędów, potrzeba akceptacji. Kiedy jesteśmy test menadżerem, który potrzebuje tej akceptacji, łaknie jej, boi się każdego swojego potknięcia, boi się, że ten zespół to zauważy, przecież on jest menadżerem, on wie wszystko. To jest ten brak takiej odwagi do przyznania się do błędu. Więc test menadżer, taki lider, przywódca, powinien być autentyczny na tyle, żeby powiedzieć, ok, nie wiem, ale możemy w takim razie wybrać się razem i się tego dowiedzieć, możemy usiąść do tego razem, ale wiem, kto może wiedzieć, pójdźmy razem i zapytajmy go, pomaga rozwiązywać te problemy, jest razem z zespołem. Rutyna to jest też coś, co zabija test menadżerów, tak? Rutyna zwykle pojawia się w
wtedy, kiedy już jakiś czas istniejemy sobie w projekcie i rzeczywiście jest tak, że nie widzimy pewnych rzeczy, które są tak oczywiste, tak? To są błędy, zmiany, które są bardzo, bardzo oczywiste, więc ta rutyna totalnie nas zawija. Przecież do tej pory tak działało, było fajnie, perpetuum mobile, więc powtarzajmy to bez końca. Nie odcinamy kuponów, tak? I jeszcze odwaga taka rozumiana dla mnie jak taki brak konformizmu, gdzie jesteśmy osobą, która, powinniśmy osobą, która się uczy tak naprawdę, uczy, podróżuje, otwiera oczy, łączy kropki. My cały czas musimy się angażować. Naprawdę nie możemy spocząć na laurach, bo jeżeli chcemy być przywódcą, jeżeli my chcemy wieść nasz zespół do celu, naszą grupę, to musimy im pokazać, że my też mamy ten cel, tak? My też mamy ideę, musimy ich inspirować. Więc taka najważniejsza lekcja, lekcja numer 5. Test menadżer musi być przede wszystkim autentyczny. Tego nie da się nauczyć, tego się nie można nim zostać. Nie można się nauczyć na żadnym kursie, nie może nas nauczyć żaden coach. Tak naprawdę musicie być autentyczni ze całym swoim bagażem błędów, potknięć, niedociągnięć, z introwertyzmem, z ekstrawertyzmem, ze swoim temperamentem. Musicie być sami sobą autentyczni, ale fajnie, żebyście pracowali ze swoim zespołem, mieli swoje idee i ciągnęli ich do przodu i wtedy, i życzę tego wam bardzo z całego serca, żeby oni was, oprócz test menadżera, tej waszej formalnej władzy, widzieli również takiego przywódcę. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Cześć. Na wstępie dzięki, że zaakcentowałaś ten konstruktywny feedback i to, że test menadżer powinien być takim liderem, który ciągnie całą społeczność do przodu i gra w tej samej drużynie. Ja mam takie przemyślenie na temat tego konstruktywnego feedbacku, ponieważ organizacja, z której przyjechałem, właśnie stara się, aby wzrost firmy był w atmosferze właśnie takiego pozytywnego feedbacku i partnerstwa. Co my zrobiliśmy? Postanowiliśmy przeszkolić naszą kadrę wyższego stopnia co do feedbacku, udzielania feedbacku i kultywowania właśnie takich rzeczy. Co się wydarzyło później? Osoby te zaczęły stosować te techniki. I w tym momencie, jeżeli te osoby stosują techniki, gdzie staramy się narzucić pewien nowy, odmienny, czyli tu podkreślenie zmiany, sposób komunikacji, czasami z osobami, które były niżej i nie znały tych technik, to nie działało, nie współgrało, pojawiły się takie zgrzyty, że to nie do końca jest naturalne. Co nasza firma zrobiła na to? Przeprowadziła kolejne szkolenia wśród takich szeregowych pracowników. Teraz układa się to coraz lepiej, bo ludzie są świadomi, jaki jest sposób tej komunikacji. Wszyscy znamy język, znamy płaszczyznę, na której się porozumiewamy i to dużo ułatwia. W takim razie przedstawiłaś dzisiaj, że test menadżer mógłby być taką osobą, która zaszczepi te pozytywne wartości. Czy w organizacjach, dla których pracowałaś, pracujesz, myślisz to o tym jakoś tak odgórnie, ażeby nie tylko na barkach tej osoby, która jest odpowiedzialna za ciągnięcie projektu, za zarządzanie ludźmi, dbanie o ich komfort, można było wypracować taką dla całej firmy globalnie płaszczyznę porozumienia? Czy są jakieś, czy były jakieś zagrywki ku stworzeniu temu? Zainwestowanie czasu, pieniędzy, troski. Wiesz co, to jest dosyć, że tak powiem, taki pracochłonny proces, ale wiesz co, moim zdaniem takim wielkim wodzem, wizjonerem jest zwykle prezes albo właściciel danej firmy, a on wspiera się takim rozproszonym przywództwem i naprawdę jest rozproszony. I mimo tego, że niektórzy z nas pracują w jakiejś hierarchicznej takiej strukturze organizacji, niektórzy zupełnie płaskich, to nie ma znaczenia, bo bardzo ważne jest, że przykład, właśnie tak jak powiedziałeś, idzie z góry. Okej, może rzeczywiście oni się starli u was zupełnie komunikacyjnie i to nie zadziałało, natomiast bardzo ważna jest taka komunikacja, moim zdaniem, taka bezpośrednia, więc jeżeli mamy rozproszone przywództwo, więc jest zespół i ma jakiegoś lidera, tak? Później ten lider ma swojego lidera i oni powinni na swoich, że tak powiem, poziomach łączyć te informacje i przekazywać je dalej. Bezsensem jest, moim zdaniem, żeby prezes przychodził do, nie wiem, programisty i próbował z nim złapać flow, tak? Bo to
to chyba nie zadziała. Fajnie, jeżeli jest kryzys, jeżeli ten prezes zejdzie, że tak powiem, ze swojego Olimpu i kogoś naprawdę poklepie po ramieniu, powie, dobra, jeszcze trochę, wytrzymajmy, 2 tygodnie, tak, nadgodzin i dowieziemy i dasz radę. Taka informacja na zasadzie komunikat taki motywacyjny, jak najbardziej okej, ale inne, wydaje mi się, że to chyba trochę przesada, jest bardziej tak na swoim poziomie. Znaczy mówię, że nie ma to sensu, bo jeżeli mamy taką hierarchię w codziennym trybie, a... Monika, możesz powtórzyć pytanie? Tak, czy taka hierarchiczna, w hierarchicznej organizacji komunikacja między prezesem a pracownikiem nie ma sensu? Aha. Wiesz co, ale to mówisz bardziej o płaskiej strukturze, bo w takiej hierarchicznej organizacji, kiedy masz co najmniej 5 poziomów managementu, to w takim razie moim zdaniem taki CEO nie będzie miał żadnego, taki kontakt z programistą będzie bardzo sztuczny, to nie ma sensu. Bo lepiej to zbudować na pewnym poziomie, jako grupę ludzi i później pogrupować większą grupę, tak, na swoich poziomach, niż wychodzić po prostu... No i to jest możliwe, ale znaczy nikt tego nie zabrania, ale moim zdaniem nie przynosi to na dłuższą metę jakichś super efektów, tak? Także. Chciałam zapytać, a jakie masz idee na przypadek, kiedy test menedżer musi być liderem i menedżerem na jakąś ilość projektów? Jeszcze raz przepraszam. Jak test menedżer musi być menedżerem i liderem na jakąś ilość projektów? To jest nie jeden projekt, a na przykład 5 projektów, który ma przy siebie po 2 testerzy na każdym z projektów i. W tym przypadku to bardzo ciężko tak wiedzieć, co się dzieje dokładnie, jak to dopomóc, które mają tak. problemy. Tak, zgadza się. Nawet ja sama pracowałam w takiej strukturze, że osób było 30, mieliśmy kilka projektów, natomiast one były podzielone na pewne właśnie, że tak powiem, podzespoły i każdy z nich miał swojego lida. Więc wtedy oczywiście komunikacja między mną a pracownikami była bardzo utrudniona. Natomiast to były takie, ale to też był kontakt zawsze, tak? 10-minutowy, czasem 5, czasem dłuższy, czasem jakieś spotkania. Natomiast taka komunikacja płynna i feedback, który się odbywał i utrzymanie tej grupy już należał do liderów. Więc to oni uspaniali wszystkie podzespoły i razem jako zespół. Mamy ostatnie pytanie. To już muszę wyjść. Nie będzie źle. Super prezentacja. Monika, nie wiem, dlaczego ją ograniczasz tylko do test menedżerów. Mogłabyś spokojnie test skasować. To chyba dlatego, że to jest konferencja testerska. No, ale co z tego? Na którymś poziomie my przestajemy mieć test menedżerów, nie? Prawda. Ale to nie jest pytanie. Pytanie brzmi, mówiłaś o feedbacku. Co myślisz o takiej podejściu do feedbacku, żeby nawet kierownik pytał pracownika, czy mogę ci udzielić feedbacku? Bo ja o takim słyszałem i no mam mieszane uczucia. Z jednej strony jest to super, bo dużo zaufania i jakby oczekuję takiej dojrzałej relacji z obu stron, ale z drugiej strony jest ograniczające. No więc cię zapytam. Wiesz co, to jest oczywiście moje zdanie, zupełnie egoistyczne. Ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego jak retro zespołu, feedback formalny, to musi się dziać naturalnie, tak? Jesteśmy ludźmi. Jeżeli ktoś przychodzi, chce dać ci feedback, czy mogę, to już widzi, że to jest formalna rozmowa, na którym będzie okej, wstawi mi według szablonu swój feedback z uzasadnieniem, posiedzimy, zrobimy jakieś super rozwiązanie, spiszemy i jeszcze on mi da taska w Jira, żebym to zrobiła. Dla mnie nie działa, tak? Retro zespołu, wszystko jest takie sztuczne dla mnie, a to powinno być takie naturalne. Na zasadzie przychodzi
idziesz do kogoś, wiesz, że ma problem, ale mówisz, chodź, idziemy na kawę, idziemy i rozmawiasz o pogodzie, o kawę, nagle mówisz, wiesz co, słuchaj, taki temat mam do ciebie. I po prostu, zupełnie, trzeba, wiesz, to też trzeba wyczuć moment, tak? Zresztą sam pewnie wiesz, negatywna informacja, komuś podajesz, no to musi być w dobrej atmosferze i tak, żeby kogoś nie urazić, okej, okay, ale jest bardzo, bardzo potrzebna. Ale masz ładne buty, dokładnie. Dokładnie. Ja wiem, że jest dużo więcej pytań, więc myślę, że możemy wykorzystać przerwy. Ja wiem, że Monika dużo lepiej zna się mniejsze grupy. Dziękuję. Więc podziękujmy wszyscy Monice za przygotowanie i na przerwę. Dzięki.